rosły te boczne. A czym, dlaczego mają nie rosnąć? A potem zabiorą łowacom ten sok. I długo pan się tym zajmuje? A pewnie 4 lata. Dziękuję pięknie. Usytuowanie miasta. Proszę, proszę, tak, to w tej kotlinie. Ale porzeczki. No tak, których nie ma kto zerwać. Teraz proszę zobaczyć wiśnie, których nie ma kto zerwać. A dlaczego nie ma kto zerwać? No bo wszyscy mają dosyć już tylko dosyć. Tak? Bo wszyscy uważali i do tej pory, że to znaczy no jakby cena skupu jest śmieszna. Teraz, jak popatrzymy sobie, to pojedziemy w stronę później tamtych wzgórz, bo tam mniej więcej jest kombownia, prawda? Zresztą będziemy a tamte wzgórza to są, to jest co? A tamte wzgórza to jest Beskidniski, ale to jest ode mnie lepiej będziemy widzieć, jak idziemy na Winnicy. Proszę dać tutaj sygnał, żeby nam się wyjaśnił. Ale sygnał dźwiękowy. Spaltowane, tu skręcimy tylko tak szerzej, proszę, bo tu jest takie wypukane podeszwy wczoraj. W lewo. Strasznie wygląda, ale damy radę. No, jak tutaj do nas goście przyjeżdżają, to mówią, że jadą na grzyby. Do lasu. Ale ten las się szybko kończy i mamy no właśnie winnicę jedyną na Podkarpaciu, bo tarasową. I na dzień dzisiejszy największy. Jaką? Tarasową. Proszę tutaj na pewno. No, to już wygląda zawodowo. Czasu to będziemy rozmawiali ten teren, który tu Państwo macie przed sobą w 2005 roku, ale mówię o tej górze, gdzie w tej chwili jest winorość. W 2005 roku wyglądał jak tamta część zachodnia, czyli cały z drzewa. To był jeden z powodów, dla którego ten temat czekał po prostu na nas. Nikomu nie przyszło do głowy, że można odkryć te handle, które kiedyś nie były handlami, ale przez jakby wiek gospodarzy, a później ich nieużytkowanie terenu, temat, proszę bardzo, na tyle był nieużytkowy. No i Państwo macie drogę, macie półki, natomiast jak trochę sobie dzisiaj włączymy wyobraźni, że jest to jedna, stok. Jeden stok, tak, taki wręcz prawie narciarski, no może nie narciarski, bo południowy, ale jeden stok i zadrzewiony, no to niewielu osobom przychodziło do głowy to, że może być to winnica. No i gdzieś tam kiedyś, właśnie tak jak wspomniałem tu, kiedy zaczęliśmy szukać tego areału w 2005 roku, kiedy zapytaliśmy właścicieli, właściwie tego nieużytkowego,
użytkować, tylko z tego posiadać, bo oni je nie użytkowali. Byli bardzo chętni do sprzedaży. www.radiownet.pl Media prawdziwie publiczne.